wszystkich serdecznie. Zrobiło się troszkę cieplej, więc jedziemy na rybki. A chciałem przy okazji zaprosić na mój kanał fishingtravel.pl. Ja mam na imię Krystian. I mam nadzieję, że ktoś będzie chciał to oglądać. Kanał będzie poświęcony wędkowaniu. Chociaż nie tylko wędkowaniu. Będę chciał pokazać też to, co znajduje się z drugiej strony wody, czyli troszeczkę ponurkować. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. No i co, i zapraszam do oglądania. Udało się nam dojechać na łowisko. Łowisko wygląda tak. Są tu trzy stawy. Ten jest akurat największy, co teraz pokazuję. Jak widzimy, ludzi jeszcze nie ma za wiele. Tam jakiś jeden wędkarz na końcu się rozkłada. Jest godzina parę minut po 8:00. Jest puściutko. Jest drugi staw, z którego w tej chwili jest spuszczona woda. Nie do końca, tak troszkę zostało. No i pomału się rozkładamy. Sprzętu nie ma za wiele, więc rozłożymy się raczej szybko. Nie wiem, czy coś widać. Mam nadzieję, że widać. Duży haczyk na duże ryby. No i zawdzieć tak, żeby nie spadła. Podejrzewam, że po jakimś czasie objedzą. I tak trzeba będzie przerzucać. Zobaczymy, czy coś się będzie działo. Dobra, poszło jedno w wodę. Wędkę mam w sumie spinningową z wolnego biegu. Kołowrotek. No i dobra, będziemy rozstawiać. Jak coś się będzie działo, to wtedy włączymy kamerę. A więc wędki już zarzucone. Pozostaje nam czekać na jakieś branie. Napić się kawy. Mieć nadzieję, że nie będzie lało, bo pogoda taka, jakby się miało zbierać na deszcz. Ale zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, czy wędkujecie na PZW. Ja już od tego roku zrezygnowałem. Zamiast narzekać, postanowiłem nie opłacać składek i jeździć na prywatne łowiska. Z zeszłego roku opłacałem składkę. Mało co jeździłem. Też jeździłem na prywatne łowiska. No i były troszeczkę inne efekty niż na PZW. Pokażę Wam parę fotek. No i za parę miesięcy jeszcze chciałbym rzucić film, jak pojadę do Szwecji. Zobaczycie, jak tam się łowi, bo też już jeżdżę od paru lat. No i zobaczymy, może ktoś będzie chciał oglądać. Dajcie suby, komentujcie. No i a my czekamy na jakieś branie. Siedzimy już parę godzin. Niestety za bardzo nic się nie dzieje. Poza kilkoma braniami na wątróbkę. Nie wiem, czy będzie widać. Akurat nic teraz nie szarpie. Żadna ryba złapać się nie chce.
jedna do nas przypłynęła. Niestety nie o taki nam chodzi. Ta chyba nie przetrwała zimy. Pogoda troszkę się pozmieniała, zaczęło wiać, lać, zrobiło się zimno. Niestety ryby coś nie chcą współpracować, no ale czasami tak jest na rybach. Trudno, posiedzimy jeszcze troszkę, może się coś złowi, może nie, zobaczymy. No, nawet zaczęło padać gradem. Więc jest coraz ciekawiej. Nie wiem, czy widać. A my siedzimy i marzniemy. No niestety czasem tak bywa, że ryby nie współpracują. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Teraz pokażę Wam parę zdjęć, które udało mi się zrobić w zeszłym sezonie. Ryby były. Mam nadzieję, że ten sezon też będzie taki. No i zapraszam do oglądania następnych filmów.